Panie prezesie, czy mógłby pan opowiedzieć trochę o tym pobycie tutaj w Mołdawii, o tej podróży, o celach i o tym, co pan tutaj zobaczył ciekawego? No, trudno opowiedzieć o tym, co ciekawego zobaczyłem, bo codziennie dzieje się coś niezwykłego i bardzo głęboko to przeżywam. Natomiast cel tej podróży jest bardzo złożony. Po pierwsze, przyjechaliśmy z delegacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby obejrzeć cmentarz w Raszkowie, gdzie prowadzone były prace konserwatorskie na tamtejszym polskim cmentarzu. One udały się bardzo dobrze i projekt będzie kontynuowany w kolejnym roku we współpracy m.in. z profesorem Januszem Smazą, który jest tutaj z nami w delegacji, ale również zajmując się dziedzictwem polskim, czy dziedzictwem kulturowym na terenie Mołdawii, odwiedziliśmy Wiśniówkę pod Komratem, gdzie jeszcze w zeszłym roku podjęliśmy się inicjatywy wyremontowania pomnika Wiktorii Wiśniewskiej, która była bardzo zasłużoną polską szlachcianką, żyła w drugiej połowie XIX wieku i zrobiła bardzo wiele dla społeczności Wiśniówki. Począwszy od tego, że jej rodzina założyła tą wioskę, to miasteczko, a skończywszy na tym, że fundowała działalność, znaczy inspirowała funkcjonowanie lokalnej społeczności, wspierała różne inicjatywy społeczne, religijne, pomagała w rozwoju szkoły, no i była bardzo zasłużona na tych terenach. Zmarła w 1912 roku i teraz niemal 100 lat po jej śmierci udało nam się wyremontować przepiękny pomnik i wczoraj w Wiśniówce z udziałem lokalnych władz i pana ambasadora i pana Ireneusza Derka, którego firma Plastix Mołdowa bardzo pomogła w pracach konserwatorskich przy tym pomniku, wspólnie odsłoniliśmy ten bardzo ciekawy obiekt, który moim zdaniem powinien być nowym punktem na mapie polskich śladów w Mołdawii. Zachęcam wszystkich z was, wszystkich z państwa do tego, żeby się kiedyś do Wiśniówki wybrać. Naprawdę warto, są tam wspaniali ludzie, ciekawy zabytek, piękne tereny i no, niedaleko do Gagauzji, w której są pyszne winogrona i owoce, więc to naprawdę można się tutaj zapuścić w niesamowite podróże. Natomiast wracając do głównego pytania, oczywiście przyjechaliśmy spotkać się również ze wszystkimi przedstawicielami polskich środowisk w Mołdawii i w Naddniestrzu i temu też ta moja wizyta była poświęcona. Udało nam się odwiedzić Dom Polski Wojewódzki w Raszkowie, byliśmy w Komracie, jesteśmy dzisiaj u państwa w Bielcach. Gdybyśmy mieli jeszcze 2 czy 3 dni, prawdopodobnie udałoby się zwiedzić całą północną Mołdawię, a przede wszystkim posłuchać o sprawach, które was nurtują, porozmawiać o projektach, które możecie jeszcze złożyć na rok 2017 i we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie zrealizować jakieś swoje kolejne marzenia i pomysły na podnoszenie aktywności polskich organizacji w Mołdawii, a przede wszystkim na poszerzanie wiedzy o kulturze i języku polskim. To jest moim zdaniem bardzo ważne i cieszę się, że Wasz Dom Polski w Bielcach tak prężnie funkcjonuje, że jest tutaj prowadzona, że są tutaj prowadzone lekcje z języka polskiego, że są różne inne koła aktywności dla dzieci i różne formy zabawy i atrakcje, które wiążą się tak naprawdę z polską kulturą. To jest bardzo istotne i dziękuję, że się tym zajmujecie. Będziemy to na pewno wspierać w kolejnych latach. Dziękujemy bardzo, panie prezesie. Dziękuję.